Mike Games TV. Feel the power. Hej, witam wszystkich. Jak wam minął weekend? Bo mi całkiem spokojnie. A teraz informacja odnośnie konkursu. Muszę go przedłużyć, bo oprócz trzech głównych nagród, które już zostały zdobyte, to nikt więcej się w konkursie nie odezwał i są dodatkowe cztery nagrody pocieszenia do wygrania. Więc z ogłoszeniem wyników poczekam do wtorku. Może jeszcze ktoś będzie chętny i odpowie na pytanie. Zapraszam was gorąco, bo naprawdę są jeszcze cztery nagrody pocieszenia do rozdania. A dziś zapraszam na kolejne ciekawostki z Gwiezdnych Wojen. W jednym z komentarzy użytkownik Pivot Short Animations zapytał, jak wyglądały urodziny w Gwiezdnych Wojnach. W sumie zaciekawiło mnie to i znalazłem wzmianki o tym. Oczywiście informacje podam kanonicznie i według legend, więc zaczynamy. Sam kanon bardzo skąpo opisuje urodziny, jako dzień, który symbolizuje datę narodzin i tutaj przykładem jest dzień narodzin Ezry Bridgera, który wypada w ten sam dzień co święto Dnia Imperium. W taki dzień przekazuje się prezent osobie, która obchodzi urodziny i przystraja się specjalny tort. I w sumie to tyle, co kanon ma w tym temacie do powiedzenia. Legendy mówią tylko trochę więcej. Przede wszystkim jest to rocznica swoich urodzin, którą obchodzą rasy ludzi w świecie Gwiezdnych Wojen, ale i też u innych gatunków można zaobserwować ten zwyczaj. Tak jak w kanonie, w ten dzień przekazuje się prezenty i przystraja tort, ale dodatkowo też obchodzi się zabawę urodzinową. Podam teraz kilka przykładów. Na przykład podczas ery rebelii księżniczka Ewoków Kejsa podczas swoich urodzin otrzymała laskę władzy od swojego ojca, przywódcy plemienia Chirpa, co oznaczało, że wybrał ją na swojego następcę. Kolejnym przypadkiem jest podróż Jaycena i Jayny Solo na pas asteroidów, który pozostał cmentarzyskiem po Alderanie. Polecieli oni tam, aby zdobyć dla ich matki kawałek asteroidy w dzień jej 43. urodzin. Na przykład Luke i Leia obchodzą urodziny 24 dnia 5 miesiąca wielkiej resynchronizacji, a wypada on na dzień po święcie Dnia Imperium. Jak sami widzicie, postacie w świecie Gwiezdnych Wojen także obchodzą urodziny, więc pamiętajcie o tym. Kolejną ciekawostką, którą wybrałem, są białe miecze świetlne Ahsoki Tano, które bardzo mi się podobają. Ale pytanie, skąd Ahsoka zdobyła te miecze? Przecież pod koniec Wojen Klonów, zanim opuściła Zakon Jedi, używała swojego miecza o zielonym kolorze ostrza. Ano śpieszę z tłumaczeniem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że rękojeść nowych mieczy Ahsoki jest wygięta i to, że miecze nie są tej samej długości. Jeden z nich jest krótszy, co symbolizuje styl walki Shoto, w którym specjalizuje się Ahsoka. Kryształy Kyber użyte do stworzenia mieczy Tano zdobyła rok po zakończeniu Wojen Klonów, kiedy została zmuszona do zabicia Inkwizytora, szóstego brata. Oryginalne kryształy nadawały czerwony kolor ostrza, ale Ahsoka odprawiła specjalny rytuał, w którym oczyściła kryształy Kyber z ciemnej strony mocy. Gdy dołączyła do rebelii, po raz pierwszy użyła ich podczas walki z parą innych Inkwizytorów, pokazała wtedy, jak bardzo się rozwinęła i jak śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem potrafi być. Jako ciekawostka muszę dodać, że biały kolor mieczy Ahsoki ma symbolizować jej neutralność względem Jedi i Sith. Jednym z dowodów na to jest scena walki z Darthem Vaderem, kiedy Vader zwraca jej uwagę, że tak nie postępują Jedi, na co ona odpowiada, że nie jest Jedi. A wy jak oceniacie postać Ahsoki Tano? Ja jestem jej wielkim fanem i uważam, że przeżyła starcie z Vaderem i to ona mu darowała życie. Vader podczas ostatnich scen ledwo opuszczał świątynię, lecz z niewyjaśnionych powodów Ahsoka w niej pozostała i to nie był żaden jej duch czy coś takiego, ja w to nie wierzę. Podczas właśnie tych fragmentów walki, które nie zostały pokazane, musiało wydarzyć coś ważnego i na pewno nie był to wybuch energii w świątyni, ale to tylko takie moje rozważania. Więc kończę już ten odcinek, zapraszam do komentowania i oczywiście na następny. Mam nadzieję, że w tygodniu coś zmontuję dla was przed lub po pracy, ponieważ mam teraz popołudniówki, ale pozdrawiam was gorąco. Hej!